Wysłanie tego, tych urządzeń, tego zaopatrzenia ortopedycznego jest pokłosiem wizyty we Lwowie. Cieszę się bardzo, że dzięki tutaj staraniom samorządów w asygnowaniu znaczących środków publicznych z budżetów samorządu miasta Gdyni, Sopotu, Gdańska, a także budżetu województwa pomorskiego, te deklaracje, które tam zostały złożone, mogą być w pełni wypełnione. Każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych okrucieństwach, o zbrodniach, które mają miejsce. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom naszego województwa za to szczególne zaangażowanie i dzięki zaangażowaniu szpitala także mamy szansę skutecznie reagować i zapewnić, że ten sprzęt medyczny trafi po prostu w odpowiednie miejsce. Mamy oczywiście duże doświadczenie w zakupie sprzętu specjalistycznego, w związku z tym było nam łatwiej te zakupy zorganizować w sposób sprawny. Cieszę się, że dzisiaj przynajmniej w takim zakresie możemy wspomóc szpital we Lwowie. Pewnie jak nikt inny rozumiemy sytuację lekarzy, pielęgniarek, ale również osób, które w tym szpitalu muszą pracować pewnie ponad własne siły. Jest to sprzęt ortopedyczny do stabilizacji ortopedii zewnętrznej, czyli to są specjalne pręty, groty, wiertarki ortopedyczne, które są w zestawach. Tych zestawów jest 40. Są różnego rodzaju wielkościami pogrupowane. To są duże, ciężkie paczki, które pojadą po prostu do tego szpitala. Już część pojechała w pierwszej partii, teraz jest druga partia, dostarczamy. Wiem, że nasi koledzy we Lwowie są zadowoleni z tego sprzętu. Staraliśmy się zakupić sprzęt, tak zwane aparaty i opatrunki do leczenia podciśnieniowego. Te rany po prostu są zaopatrzone w specjalne takie opatrunki, które pod ciśnieniem powodują, że rana się szybciej goi, ci pacjenci szybciej zdrowieją.